Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, na początek chciałam podziękować panu ministrowi, że odciął się od tej informacji, która była przygotowana jeszcze przez ministra Grubarczyka, znanego z tego, że jego zarządzanie rzekami polega na tym, by zalać je solą i betonem. Tak naprawdę to 5 lat funkcjonowania prawa wodnego mówi samo za siebie i daje wiele dowodów na to, że to prawo wodne jest po prostu złe. A katastrofa na Odrze jest tego najlepszym przykładem. To prawo wodne nie spowodowało, że nie doszło do katastrofy. Nie zapobiegło w niczym, a do tego pokazało taką bezbronność Wód Polskich i innych instytucji zarządzających wodami w momencie, kiedy już ta katastrofa trwa. Ja bardzo się cieszę, że koalicja 15 października jasno jako priorytet stawia poprawienie jakości wód oraz ochronę naszych rzek. I mam wrażenie, że takim pierwszym działaniem, i tu pytanie do pana ministra, byłoby przeniesienie zarządzania wodami z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bo tam właśnie zarządzanie rzekami powinno należeć. To zmienił PiS, który chciał budować wielkie kanały i betonować. Także panie ministrze, bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo, pani poseł.